Hej, witam was, ja jestem Korgames, a to jest gra Smite. Dzisiaj sobie zagramy raczej Kłobalunkę. Jest to, powtarzam, że jakiś taki Majów lub Azteków Bóg. Bóstwo lub Wojownik. Jak widzimy, jest to postać walcząca na dystans, więc powinno być fajnie. Mamy Artemisa i Nate, czyli mamy takie no, dość dobre na ADC. Mamy jeszcze oprócz tego Bakashura, to jest mele walczący sojusznik. Więc może być fajnie. Jeszcze dodatkowo Tantosa, który może robić fajne AOE, więc powinniśmy wygrać. Oni mają tylko Hadesa i Izis z tych silniejszych. Może tak z tych groźniej, z tych bardziej... Nie wiem, kto fajnie by tak wam powiedzieć. Z tych lepiej wyglądających, bo Hades to tak super zajebiście wygląda, a Izis to potrafi robić fajne AOE, więc to może tak... Może im się udać. No dawajcie, loadujcie się szybciutko. Jest, już teraz tylko jednego brakuje. I zaczynamy starcie. Jak już to wielokrotnie mówiłem, ekrany wczytywania i tak są o wiele szybsze niż w LoL, bo w LoL zawsze jakaś jedna pierdoła będzie stała, komuś wywali coś i tak dalej. Dobra. Kupujemy sobie itemki. Na attack speed, to nam się przyda na ADC. Jakie mamy w ogóle abilities? Sprawdźmy. Aha. Damage, dobra. Na damage. Aha, to jest żamany, dobra. Na salwę. Na podskok i dasze. Dobra, luzik. Shit. Lululululu. Wola, wola, wola. Kurde. I znowu zlamiłem i w drugim meczu z rzędu zdobyli na mnie first blooda. Nawet triple killa, boże, no to przegramy. Coś czuję. Nie firuj mnie, ty kurde. Mówiłem, że Hades jest mocny. No, nikt tego nie dokończy. Nie, dokończył przynajmniej ten jeden. Ale tamto też można tym tego dobić. Kurde, słabo. Bardzo słabo. Lola nie będę dla was nagrywał. Dla YouTube'u w ogóle. Bo to jest po prostu za długie. Ja nie wiem, czy ja nie zlamię w tamtej grze i nie będzie po prostu 1000 komentarzy, jesteś taki, taki, taki. Więc wolę sobie po prostu odpuścić to. Tak samo nie wiem, ile mecz będzie trwał. Tak w Smite wiem, że to będzie 10-15 minut. Natomiast w LoLu to może być 40, może być 10, może być 15, może być godzina, więc to jest troszkę bez sensu. Kościk tutaj pierdoły jedna, nie. Brawo, w końcu się ogarnęli troszkę, przecież. Nie, to nie healuje. O, mogę też sobie upgrade'nąć, sobie upgrade'n już na Executionera. Fuck. Nie lubię tego chuja, bo mnie cały czas bierze i będzie... Dobra, zabiłem. Zabiał grzech. On mnie cały czas firuje, ja strasznie nie lubię jak ktoś ma kontrolę na mnie. No, nie zabiłem, a przynajmniej dałem killa. No dobra. Spróbujmy to jakoś uratować. Strasznie fiduję, ale nie tylko ja.
Zobaczmy sobie to teraz obóz. Dzięki. Ci ukradnę to. A teraz musimy rozpalić wieżę, to jest bardzo ważne. Dobra, mamy to. Się lekko hilnę. I kupię sobie młotek. Shit. Mówiłem, że Isis będzie fajnie rozgrywać. To jest OP postać. Blinka sobie kupię. Shit, no weź, kurde, ktoś po... Teamie, rusz dupę, proszę, bardzo fajnie. Useless. Our team useless. Razem ze mną zresztą. Nie ma. Przegramy tu. Nie no, kuźwa, brawo. Jaki właściwie build ma ich przeciwny, ten Xabalunka. Attack speed, dobra. To na attack speed. To na attack speed. Robimy sobie teraz. Kurwa mać, ja to wezmę za spirę. Dzielę wszystko, nie. No ale nie, no trzeba być spokojnym. Spokój, tylko spokój może nas uratować, jak to pewna mądra osoba powiedziała. Żryj gruz, kurde cyganie jeden. Nie, już nie, to ja sobie pójdę może. Blu. Nic nie mówiłem o żarciu gruzu. To jest pułapka, za co właśnie aktywuję chyba. Chyba to jest pułapka. Nie, coś takie sobie po prostu leży. Co to potrzeba? Potrzebuję coś do kradzieży życia przede wszystkim. Lifesteal. Pasi. Potrzebujemy tego i... Shit. No, to na tym się skończyła moja próba walki. 2-8. Co dziwne, jest jeszcze 2-10, więc nie jesteśmy najgorsi. Nie wiem zupełnie, jak działa mój ult. To stuna daje i movement speed. Zobaczymy.
Dobra. Zarysujmy to jakoś. Spróbujmy. Jest, zabił żef. No niestety, mnie też zabili. Czego mogliśmy się spodziewać? Kto ich jest Nidian? Samalunta. Przegraliśmy ten mecz. Nazwę ten odcinek poradnik profesjonalnej przegranej. Chciałem zabić, ale niestety. 9 minut. Świetnie. Więc tak, ten odcinek mi się nie podobał, ale jeśli wam się spodobał, poradnik profesjonalnej przegranej, to oczywiście prosiłbym o jego polajkowanie oraz udostępnienie. Jeśli macie coś mi lub widzom do przekazania, no to oczywiście o komentowanie. Bardzo miło mi się zawsze czyta takie komentarze. Shit. Takie komentarze. I tyle, dzięki. Jeśli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji kanału Chaos.